Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Lords of the Fallen. Jest to materiał nagrywany zaraz po poprzednim, dlatego, żeby odcinki mogły pojawiać się codziennie o godzinie 17:00. Ostatnio udało mi się pokonać potomka, co nie było najlepszą walką w moim wykonaniu, ale w końcu się udało i to jest najważniejsze. No i też mamy taką wskazówkę, że powinniśmy udać się w okolice wiatraka. Myślę, właśnie w zagajniku, czyli tutaj dokładnie, powinno być jakieś przejście. Natomiast najpierw nie ukrywam, że chciałbym zobaczyć sobie jeszcze dzielnicę, ponieważ to jest jakby taka naturalna nasza ścieżka, plus nie zupełnie wiem, gdzie konkretnie przy tym wiatraku powinienem się znaleźć, żeby znaleźć właśnie to przejście wspomniane, w związku z czym po prostu myślę, że fajnie byłoby poeksplorować sobie teraz tę dzielnicę, chyba że będzie to niemożliwe. Nie, jest to możliwe na szczęście, dobra. Tylko mamy jedną opcję. Myślałem, że będą nowi przeciwnicy, ale na razie jeszcze są ci płonący, którzy byli w górnym Kalrath. Bez zmiany. No, trochę lepiej się walczy z tym mieczem, trzeba przyznać, zasięg robi swoje. Najwyższy urzędnik. Musiałbym też w sumie władować jakieś runy w broń. Aha, to jest po prostu miejsce z nasionem. Tędy nie przejdziemy. Pełno popiołu tu jest. Aha, okej. To już wiemy, co się dzieje. Niemniej... O Jezu, warto byłoby też się rozejrzeć. Co on tak leżał w tym? Przecież on wstanie w końcu. Cicho, jednocześnie wietrzno. Aha, będziemy w stanie tędy przejść. Nie, nie będziemy. To jest ciekawe. Już mnie prawie wciągnął. Wumbral. Skubaniec. Dobra. Jakim cudem... Gościu, mnie nie trafiłeś. To jest dziwne. Naprawdę. Ojej. Ale muszę zmienić swoje przyzwyczajenie, bo mocny atak po odskoku wcale nie jest jakiś imponujący na tej broni. Co to kurde jest? Chociaż może się przekonam jeszcze. Co do tego. No dobra. Też jest to powolna broń, ale już nieporównywalnie ciekawsza. I lepsza od tego topora. Aha, chodzi o to, że tu jest możliwość powrotu z Umbralu. A do Umbralu warto byłoby wejść, bo tu mamy przejście. Jak w jednej ręce by to wyglądało? O nie, no to jest ewidentnie miecz dwuręczny. O kurde. Super sytuacja, nie? Że ten gościu jest mega mocny, to jeszcze mamy wzmocnionego i chronionego czarodzieja. Wspaniale wręcz. Coś czuję, że za chwilę trafimy do Umbralu i to nie z mojej inicjatywy. No właśnie, no właśnie. Już dużo zdrowia ma. Już mówiąc na marginesie. Ała. Muszę się oswoić jeszcze z tymi zestawami ataków. Jezu! Po ile ty tego robisz, gościu? Ja pierniczę. Dobra, ale najpierw z nimi zawalczymy, dopiero potem spróbuję wejść do Umbralu i sprawdzić tamtą ścieżkę, która jest na wprost. Bo coś czuję, że podczas tej walki naprawdę do tego Umbralu trafimy, nie? Jezu, musicie wyłazić tutaj jeszcze. Ale na szczęście
Oni giną po dwóch trafieniach, bo to taki jest nasz styk, jeżeli chodzi o ich poziom zdrowia. Także serio. Doceniam to, że akurat tam nie muszę jeszcze tego trzeciego ataku wyprowadzać. Że mi jakiś skrawek jeszcze nie zostaje. No szczerze, wygląda to jakby tak miało być. O Jezu, nie trafiłem go. Fajne jest też to podpalanie. Co może nie robi jakichś kolosalnych obrażeń, ale w przypadku niektórych przeciwników to może być całkiem przydatne, nie? Musimy podpalić nawet wroga, który płonie, co jest trochę zabawne. Mi się wydaje, że to jest podpalenie, bo tak ten atak wygląda, ale... No tak, podpala. Jezu, co się dzieje z tą kamerą? Okej. O! Trafiłem go. Dobra, szybko. Musi być jeden na jeden. A on się zaciął tam. Kurde, ale minus tego miecza w stosunku do topora jest taki, bo niestety oczywiście musi być jakiś minus, że nie mamy ataku wbijającego w ziemię. Takiego mocnego i prostego. Także gorzej wytrącamy z równowagi przeciwników naszych. Jezu, wreszcie. Już myślałem, że nie położą, naprawdę. Dawaj mi moją żywotność z powrotem. Nie było tego dużo, ale... Kurde, no zawsze coś, nie? Co tu się odpierdziela? Nie no, bez jaj, serio? Jezu, myślałem, że to przeżyje. Mam nadzieję, że ten duet się nie respinie. Nie za bardzo kumam, jaka jest funkcja w takim razie tego... tej platformy. Bo nic nie możemy od tej strony zrobić, ale z innej strony byśmy sobie to przyciągnęli, no to też nie wiem, co by miało tu dać. Jeszcze raz. Chyba, że o to chodzi. No, bo to... To jest chyba jedyne rozwiązanie, nie? No i teraz będziemy w stanie ten zeskok przeżyć. Nie wiem tylko, czy to było konieczne, czy idąc normalnie jakby za tym duetem, czy też byśmy tutaj po prostu nie dotarli. Wydaje mi się, że... tak by było, no ale... głowy nie dam. Dobra,
Mamy jednak całkiem niezłą, moc obalającą. Kurde. Poleciało. Tutaj jesteś, cwaniaczku. O Jezu! Ale irytujący on jest, nie? Kogo mi tam namierzasz w ogóle? Gro! Nie, 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 bez takich numerów. Jeszcze nie atak? Mam go. Dobra. Co? Nie! Serio! Nie zwróciłem uwagi! Trzeba będzie tu powrócić. Cholera. Mój błąd. Pospieszyłem się. Chwyt rozpaczy, nasiono szczątków. Aha, i tu jest po prostu zejście. Nienawidzę tego przeciwnika, naprawdę. O Jezu, jeden z najbardziej irytujących w całej grze. No nie wierzę! Jak? Co mnie tu niby zabiło? Przecież był przygwożdżony cały czas. Ja pierniczę, no. Cholera by to wzięła, nie? No nie mogę, nie? Ale muszę tam iść. Nie odpuszczę. O nie. Dobra, gra mi trochę pomogła. Tam jeszcze coś jest do zdobycia. Co tu się dzieje? No teraz do tego mimika mogę podejść jeszcze. O ile przeżyję. Ale to jest najbardziej irytujący przeciwnik w całej tej chorej grze! Ja wiem, że się pospieszyłem teraz, no. Ale no mega irytujący to jest. Dobra, muszę to uspokoić. Nie może tak to wyglądać. Etap trudniejszy od bossa. Klasyk w Souls-like'ach. Dobra, no z tym już nie muszę walczyć, bez przesady.
Jestem bardzo ciekaw, jak bardzo sensowne jest to, że ja sobie tędy chodzę. I czy to jest w ogóle sensowne? Czy nie lepiej byłoby iść tak, wiecie, normalnie, bez tego skoku? Jezu, sięgnąłem go. W szoku jestem, serio. Ej, spalił się chyba. Haha. Widzicie, te małe obrażenia coś tam jednak robią. Dopaliło go. No, bo to mi się będzie łączyło. O, jest dobre! Dobrze, że tu zajrzałem. Dodatkowe życie będę miał w walce z tymi gnojami na dole. Tu jest mimik. Czemu ja nie mogę przerwać tego ataku? Nie rozumiem. Jeszcze raz to zrobię. Rzadko korzystam z tej mechaniki, więc można to czasami zrobić. Moja żywotność. Zwykłe bryłki. Deralium. Halsan. Nie wiem, co to jest. Kuźwa, no mówiłem o tym. A i tak odwaliłem. No dobra. Aha. No tak, mogę tylko atakami teraz to ogarnąć. Kwintesencja świątobliwości. Łaziło coś wielkiego jeszcze. I teraz jak na złość, oni się prawie nie chcą respić. Czemu on jest tak nisko? W ogóle ile ma HP, nie? O! Wyciągnąłem go. Nice. Aha, czyli nie miało sensu to skakanie. W ogóle żadnego. Myślałem, że to było jakieś takie poboczne, fajne przejście, a... Nie było niczym ciekawym. Tu jest ewentualnie jakieś przejście. O Boże, serio?
No dobra. Czyli skacząc mamy możliwość ominięcia tego gościa po prostu. Dobra, tym razem nie ma wątpliwości, że będę pamiętał o mimiku. Matko Boska, on się musi naprawdę respić. To jest akurat absurd, nie? Że przeciwnik mnie nie widzi, a i tak może tutaj precyzyjnie trzaskać. Nawet nie wiem, co podniosłem przez to całe zaoferowanie. Brak sortowania w ekwipunku mi skutecznie uniemożliwi dowiedzenie się, co to było. Musiałbym chyba serio na filmie sobie to sprawdzić. Że ja nie wiem, czy ja mam tak słabą broń, czy oni tu nagle się stali 100 razy mocniejsi, nie? Może serio tam do tego zagajnika lepiej byłoby pójść? To jest nieproporcjonalnie wyższy poziom trudności niż wszędzie, gdzie byliśmy do tej pory. O, to jest satysfakcjonujące. Hełm piekielny i zaklinaczki, zwykłe bryłki i deralium. Stary miecz z Morinstead. Tu jest coś. Aha, ja wręcz muszę tu wejść. No i odpoczynek. No coś tam się udało ogarnąć, ale wydaje mi się, że chyba mnie tutaj nie powinno być jeszcze, że ten poziom trudności jakoś nieproporcjonalnie wystrzelił. Chyba, że tak to po prostu wygląda w Lordsach. No, z drugiej strony ja mam też dużo słabszy ekwipunek niż ten, do którego jestem przyzwyczajony. W związku z tym oczywiście problemem z maksymalnym udźwigiem, nie? Już jestem ciężki. Kurde. Ja bym się zmierzył z tym typem. I teraz nie wiem, czy to w ogóle miało jakikolwiek sens, że to nasiono tutaj zasadziłem, bo nie widzę tutaj żadnej dalszej drogi. Nawet w Umbralu. Zwykłe bryłki deralium. Aż 3. Nie no, stanowczo za długo, nie? Trwa ta walka. Nie, to nie jest normalne. Do tego zagajnika musimy iść chyba. Ale spróbuję go dobić. Taka
Jeżeli tutaj nic nie ma, no taka bezcelowa jest w ogóle ta lokacja, bo tutaj kurde nie widzę żadnej innej ścieżki. Ani bossa nie było na końcu tej drogi. Coś tu jeszcze musi być, bo aż nie chce mi się wierzyć, żeby to było takie bezsensowne, no aczkolwiek to miejsce na nasionko jest bezsensowne. O Boże, on ma mojego expa. Musisz mieć taki doskok na tym swoim ataku. Dobra. Odzyskane. No i ubity. No to jest skrót po prostu, co? Czy to jest kolejne przejście, dalsze przejście? Władza Adyra. Ej, może. No bo nic wcześniej tak nie zwiastowało, żeby tam było jakieś przejście sensowne. Nie, no dobra. Patrząc na, te obrażenia, to musimy, słuchajcie, sobie na razie zostawić. Tak myślę. I ten zagajnik będzie, nie? Naszym... chyba kolejnym kierunkiem, naszą destynacją. No tutaj 20 ataków, żeby kogoś zabić, no to jest trochę przeginka. Intesencji mi brakuje jeszcze. Jeszcze jednej potrzebuję. Jedną tylko mam. Jezu! Ej! A to ja tego ani razu nie ulepszyłem. To wiele tłumaczy. Przecież ja myślałem, że on jest 100 razy już ulepszony. No dobra. Ale wtopa, nie? No to tego bossa poprzedniego też biłem. A nie, dobra, po nim dopiero miałem. No ale tłukłem... nieulepszoną bronią, no to może tam będzie normalna eksploracja możliwa w takim razie. Ja pierdzielę. Jakieś pierdoły. Można posprzedawać. No to mnie zszokowało teraz, nie? No i teoretycznie jeszcze byłbym w stanie go ulepszyć. Hmm. 1500 to nie będzie łatwo zdobyć. A możemy runy umieścić jeszcze. Zwiększa fizyczne obrażenia, zmniejsza skalowanie z siłą? Bez sensu. Zwiększa obrażenia postawy. Zwiększa obrażenia postawy. Funkcja tarcza glibokoju już obniża obrażenia od zanikania. To mogę wsadzić, ale rzadko z tego będę korzystał. Hello again, friend. Coś tu posprzedaję jeszcze.
Damy radę. Ale wtopa, co? No teraz potrzebuję 4 takich, też je mam. No i 2000. You again. To. Naprawdę mam nadzieję, że nie sprzedaję czegoś cennego, ale... Sami wspominaliście, że warto... pozbywać się rzeczy, z których nie korzystam. Jest to logiczne, więc... robię to. No i to będzie ostatnie ulepszenie. Bo teraz będę potrzebował 2 materiałów. Mam jedną taką normalną bryłkę Deralium. No ale teraz to będzie wyglądało totalnie inaczej, nie? To jest cud, że ja nie ulepszonym mieczem w takim razie dawałem tam radę, słuchajcie. Ej, ja tam aż muszę na odcinku jeszcze pójść. I zobaczyć, jakie tutaj będą obrażenia teraz. Ja pierdzielę. Ale jazda, ja się tak męczyłem przez cały odcinek. Ja byłem przekonany, że to zrobiłem... Że ja ulepszyłem sobie miecz, że jak już będę z niego korzystał, to on już będzie ulepszony, się okazuje, że jest totalnie odwrotnie, nie? No dobra, ej, nie ma szału. No dobra, ale obrażenia są praktycznie 2 razy takie. No ale nie jest tak, że mamy go na 5 hitów, nie? No bo on jest sam w sobie dość mocnym wrogiem. No nie no, jest ogromna różnica. Zobaczcie. No, ten na hitę sprawia. Dobra. To możemy spokojnie eksplorować sobie od tego miejsca w następnym odcinku, chyba że uważacie, że warto byłoby pójść po prostu do tego zagajnika. Dajcie znać w komentarzach, a tymczasem, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie o kciuku w górę, no i zachęcam oczywiście do komentowania. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pa, pa. I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.